Cześć, witam. Tutaj druga lekcja z ciągów i dalej mamy ciągi arytmetyczne, a dzisiaj zaczniemy coś nowego, a mianowicie nie jestem pewny co do nazewnictwa, chyba się to nazywa szeregi. Dla pewności będę to nazywał sumą ciągu, ale no tutaj nie znam tego dokładnie polskiego nazewnictwa, a nazwa nie jest istotna, my się zajmiemy tylko matematyką. I teraz tak, mamy teraz sytuację, w której wyrazy ciągu będą do siebie dodawane. Żeby to jakoś zaprezentować, to będę miał tak. Mamy ciąg jakiś dany i ciąg wygląda najbardziej prymitywny ciąg, na przykład tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Mam taki ciąg. I teraz utworzę szereg, znaczy wolę mówić no, sumę. Suma ciągu, tak to nazwę, tak trochę roboczo. Zdaje się, że na to się mówi szereg, ale nie wiem, czy takiego nazewnictwa się stosuje. No to ta suma będzie, jakby chodzi o to, że to będzie 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 i tak dalej. Czyli to będzie, ten szereg będzie tym, co suma każdego wyrazu dodanego do siebie z tego ciągu. Tak jak na przykład mamy, jeżeli będziemy mieli ciąg taki, ciąg 2, drugi jakiś ciąg, minus 1, minus 2, minus 4, minus 8, minus 16 na przykład. Jak widzisz, a i tutaj zauważ, że to nie jest ciąg arytmetyczny, dlatego że odejmę minus 2, minus minus 1 to jest plus, czyli plus 1 mam minus 1, a to jest minus 4 plus 2, minus 2 już jest inna różnica. Więc to nie jest ciąg arytmetyczny, ale pokazuję to tylko dlatego, żeby pokazać, że może trochę być inaczej. No i teraz suma C2, tego ciągu drugiego, to jest minus 1 plus minus 2, czyli minus 2, plus minus 4, czyli minus 4, plus minus 8, czyli minus 8, minus 16 i tak dalej. Ta suma też rozbiega aż do momentu, którego chcemy. I ją będziemy oznaczać w jaki sposób? Tę sumę będzie oznaczać jako SN, przy czym N to jest tutaj ile wyrazów tego ciągu chcemy zsumować. Czyli po prostu dla ciągów arytmetycznych będzie to wyglądało w ten sposób. Mamy Sn, to będzie się równało U1 plus U2 plus U3 i tak dalej aż do Un tego. Czyli na przykład, jeżeli chcemy 15 wyrazów ciągu zsumować, no to mam pierwszy, drugi, trzeci, 15 wyraz. I to będzie Sn, to będzie suma 15 wyrazów, jeżeli n tutaj będzie 15. No czyli to są jakby, jeżeli jeszcze sobie to rozszerzę jakby do naszej definicji, to będzie A, pierwszy wyraz ciągu oznaczam jako A, plus A plus D, prawda? Bo to jest N minus 1, czyli 2 minus 1, 1 D, plus A plus 2 D, plus A plus N minus 1 D na końcu. Tutaj jest oczywiście ten wielokropek, tak? To jest to UN. No i teraz załóżmy, że mam ciąg zdefiniowane w taki sposób, że UN jest równe 6 plus 4N. Taki mam wzór na wyraz mojego ciągu. UN równa się 6 plus 4N. Dla N większego równego 1 oczywiście. Większy równy. To jest mój ciąg arytmetyczny. A jest równe tutaj 6. No dobrze, no więc co tutaj jakby robimy? Załóżmy, że chcę sobie zsumować 8 pierwszych wyrazów tego ciągu. 8 pierwszych wyrazów tego ciągu. No to tak, jadę. To będzie U1 plus U2 plus U3 i tak dalej plus U8. Czyli mam tak, równa się. Pierwszy wyraz ciągu, tutaj jak mam 1, no to jest 10. Plus. Tutaj jest 2 wtedy, czyli 14. Plus, jadę dalej, 18. Plus i tak dalej, najwyższy mogę powiedzieć jest 38. Jakbyś to sobie na kalkulatorze teraz dodał, czy nawet w pamięci, to taka suma jest 192. Mhm. 192 to jest właśnie, tak wygląda suma 8 wyrazów z takiego ciągu. No,
To jak widzisz, jakbym teraz miał sumować w taki sposób, to już mnie się tutaj nie chciało, szczerze powiedziawszy, dla tych 8 elementów, a co by było, jakbym miał dla dużo większej ilości to sumować? Czy właśnie tak miałbym dodawać? No byłoby to powiedz co najmniej trochę niewygodne i masz rację, może nową kartę otworzę. I masz rację, tutaj się pojawia taka historyjka o małym Gaussie. Małym Gaussie. Gauss to jest taki matematyk. Kiedy był mały, to jest taka przypowieść, że był w szkole i był najzdolniejszy ze wszystkich. Nauczyciel miał z nim problemy i on zawsze kończył pracę przed wszystkimi innymi dziećmi. No i nauczyciel zadał mu taką pracę, żeby po prostu dodał do siebie wszystkie liczby od 1 do 100. No i Gauss siedzi, 5050. Prawie od razu odpowiedział. No, Gauss oczywiście był zdolny, on to wymyślił tam, jak miał paręnaście lat, no to był jednak Gauss. Jak on to najprawdopodobniej zrobił? On sobie to pogrupował. Przypuszczamy, że tak to zrobił. My tak to robimy właśnie, kiedy liczymy. I tak teraz postaram się ten wzór tutaj jakby uzasadnić. On sobie zrobił takich 100 par. Miał liczby od 1 do 100. Czyli ułożył liczby. Mam 1, 2, 3 i tak dalej. I tutaj mam dalej 97, 98, 99. No może trochę zmarzę, bo mi się nie zmieści. 98, 99 i 100. I tak sobie ułożył, to są te liczby, które musiał dodać. Tu jakbym postawił plusy, to jest zadanie, które Gauss właśnie dostał. I on sobie ten ciąg tych liczb, bo zauważ, że liczba od 1 do 100 to jest ciąg arytmetyczny startujący od 1 z różnicą 1. Czyli a jest równe 1, d jest równe 1. Taki jest mój ciąg arytmetyczny. Od liczby od 1 do 100. I on sobie teraz ten ciąg jakby odwrócił i zrobił coś takiego, że tu mam 100, tu mam 99, tu mam 98 i tak dalej. Tu mam 3, tu mam 2, tu mam 1. I co zrobił? I dodał do siebie ten ciąg odwrócony, czyli dodał ciąg sam do siebie. I co tutaj mu wyszło? Jak to pod kreską, to zrobił pod kreską, jakby tu mam 101, tutaj mam 101, tutaj też mam 101, tu mam 101, tu mam 101 i tu też mam 101. I Gauss po prostu dodał ciąg, stuelementowy ciąg, do drugiego stuelementowego ciągu, dokładnie takiego samego, czyli miał 100 par po 101 każda. Czyli on miał 101, 100 par, każda jest równa 101. Czyli uzyskał wynik 10100. I zauważ, że ten wynik 10100 to są jego dwa ciągi. Czyli Sn, załóżmy, to było właśnie Sn, to jest moja suma wyrazów tego ciągu, czyli od 1 do 100. No to 10100 to jest razy 2. Dlatego, że sumował, dodał samego do siebie ten ciąg. Dodał sam do siebie ten ciąg i wyszło mu coś takiego. I dlaczego teraz o tym mówię? Bo będziemy chcieli zrobić to dla ogólniejszej postaci, a tutaj to 1,0 przesadziłem. Trochę się rozpędziłem. I teraz zobacz, jak on to sobie podzielił, to miał, że Sn, czyli właśnie ta suma, którą mu nauczyciel zadał. On miał policzyć sumę tego ciągu od 1 do 100. To właśnie jest 5050. I on to najprawdopodobniej w ten sposób sobie wymyślił. Jak my możemy skorzystać z tego osiągnięcia małego Gaussa? Możemy to zrobić tak, że jeżeli będziemy mieli w głowie, że te wyrazy ciągu są wyrazami ciągu arytmetycznego, to uogólnijmy to sobie teraz, to co Gauss zrobił. Miał takie wyrazy. Na początku zaczął od jedynki, czyli od a. Pierwszy wyraz ciągu, który miał sumować. Dodał do niego ostatni wyraz ciągu, który miał sumować. Czyli dodał do niego a plus n minus 1 razy d. Tak, to jest, a jest jedynką. Setny wyraz dodał do niego, czyli 100 minus 90, 100 minus 1, 99 razy d 1, czyli to jest właśnie moja stuwa. To jest 1 plus 100. No i co? To było pierwsze, jakby to co dodał. Drugą tutaj była dalej dwójka, jak pamiętasz. To będzie a plus d i do tego dodał a plus n minus 2 d. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ostatnie to co zrobił to a plus n minus 1 d, czyli do stówy dodał a. I tak on właśnie w ten sposób to liczył. Dobrał takie pary, jak widzisz tutaj, i pododawał to. My wtedy to zrobiliśmy na liczbach dokładnych, tak jak młody Gauss, a teraz sobie zrobimy to na literkach, żeby udowodnić jakby i wyprowadzić nam
wzór na sumę tego ciągu ogólną, żebyśmy nie musieli tego dodawać właśnie w ten sposób. I co tutaj mamy? Z tego pierwszego mam 2a, 2a plus n minus 1d. 2a plus n minus 1 razy d. Z tego drugiego mam 2a plus, plus n minus 2d. 2a plus, plus n minus 1d. Znowu. Dlaczego? Dlatego, że tu jest d, tu jest też d, więc jeżeli dodam, tu będę miał d plus nd minus 2d, czyli ostatecznie n minus d, i jeżeli nd minus d, jeżeli to sobie wyciągnę przed nawias, no zobacz, no to jest po prostu to. Tu jest d, więc tu jest minus 2d, po dodaniu okaże się, że to jest dokładnie to samo, co tutaj. No i na samym końcu, jak się spodziewamy, również będzie 2a plus n minus 1d. 2a plus n minus 1d. Ok, i w tej chwili co możemy sobie tutaj dalej zdziałać? To jest moja pierwsza para, którą dobrałem, tak, druga para i to jest ta n-ta para. N-ta para. Czyli tam jak wyliczyliśmy ten ciąg osoby, to było 100. No i jeżeli zobaczysz w tej chwili, co my tutaj w tej chwili zrobiliśmy, dodaliśmy sobie cały ciąg, ten na górze, to jest ciąg, który miał wyraz a, a plus d i tak dalej, aż do a plus n minus 1d, czyli jakiś ciąg s, suma jakiegoś ciągu sn, sumowaliśmy a plus 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 plus, to sobie będziemy dodawać. Dodaliśmy do niego ten ciąg jakby w odwrotnej kolejności, no ale to jak my sobie go użyliśmy, to nie ma znaczenia. Dodaliśmy tę sumę do tej sumy, czyli plus sn. I co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy, że to jest, jeżeli te wyrazy teraz dodamy, tu postawimy sobie plusy, bo to dodawaliśmy, to będę miał tutaj, jak widzisz, tych takich wyrażeń jak te, będę miał n. Będę miał n razy, zaraz dokładnie to mówię, 2a plus n minus 1 razy d. N razy, bo to jest, jeżeli miałbym dwa wyrazy tylko w ciągu, no to miałbym 2a plus n minus 1d plus 2 plus n minus 1d. Jeżeli miałbym trzy wyrazy, to jeszcze plus 2 plus n minus 1d. No i to jakby mogę sobie wyciągnąć przed nawias, całe to 2a plus n minus 1d, wyciągnąłem sobie przed taki duży nawias, całe to, i tutaj zostało co? Potem zostało już tylko 1, czyli plus 1. Potem też zostało tylko 1, po tym jak wyciągnąłem przed nawias, plus 1 i tak dalej. Plus 1, plus 1, plus 1 i jest tego n. Dlatego tutaj jest n. Z tego nawiasu, z tych jedynek zrobiło się n. I to n skoczyło tutaj do wzoru. Czyli mam, że dwa razy suma wyrazów z tego ciągu to jest n, czyli ilość wyrazów w tym ciągu razy 2a plus n minus 1 razy d. Czyli jeżeli chcę znać wzór i to jest teraz oficjalny wzór, więc popatrz, napiszę go nawet jeszcze większego. Wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznym, sumę wyrazów w ciągu arytmetycznym to jest sn n przez 2 razy 2a plus n minus 1 razy d. I to jest w nawiasie kwadratowym tutaj całość. To jest właśnie mój wzór. Teraz to jeszcze nawet zaznaczę w czerwoną ramkę. Proszę bardzo. Od razu co to zrobimy, to udowodnimy to dla tych sumę 100 wyrazów liczb pierwszych liczb całkowitych, czy naturalnych. Czyli zrobimy sobie S100. Mam ciąg, który jest zdefiniowany po prostu. Mój ciąg ma wygląda w ten sposób, że jego A jest równe 1, bo startuje od jedynki, a jego generalny wyraz UN wygląda tak, że to jest 1 plus N i to jest tak, 1 plus N po prostu. Tak wygląda mój, tak będę tworzył wyrazy tego ciągu. Po prostu każdy jest o jeden większy od następnego. Tak zdefiniowałem sobie ten ciąg. Tak, bo drugi wyraz ciągu to jest 1 plus
Ale nie, po prostu nie. Głupoty wygaduję. To jest samo M. Samo M. Dlatego, że wyraz ciągu akurat będzie tutaj równy temu. Pierwszy wyraz ciągu jest równy 1, drugi wyraz ciągu jest równy 2. A one powstają przez to, czyli D moje jest równe 1. D moje jest równe 1. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem. Przepraszam, tak tylko powiedziałem. Napiszę to S trochę bliżej. Ono jest równe M. To taki jest wzór tego. Zajmiemy się może na następnej lekcji wzorami rekurencyjnymi, co to znaczy, się dowiesz na następnej lekcji. I tam sobie będziemy zamieniać je na takie, na te zwykłe. No dobra, teraz zastosujmy sobie nasz wzór, który przed chwilą wyprowadziliśmy. SM, czyli SM zamiast M pisze 100, bo chcę znać takiego ciągu, sumę 100 wyrazów takiego ciągu. Co muszę teraz wiedzieć? Ile mam? N mam, N znam, N jest 100, czyli mam 100 przez 2 razy 2 razy A, czyli 2. 2 razy A to jest 2, bo A jest 1. To jest pierwszy mój wyraz ciągu. Plus N minus 1, czyli plus 99 razy różnica, a różnica to jest 1. Czyli to jest raz 1, czyli to jest jakby już koniec. I teraz dalej idąc, to jest po prostu 50. 102 to jest 50 razy 101. I jak widzisz, wszystko się zgadza z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. My zrobiliśmy 101 razy 100 i wtedy podzieliliśmy to przez 2, czyli to jest 5000, 5050. 5050 to jest moja suma wszystkich wyrazów ciągu od 1, który jest ciągiem liczb od 1 do 100, które się zwiększają o 1, czyli 1, 2, 3, 4, 5. No mam problem, żeby to tak trochę wyrazić bardziej oficjalnie, ale wiesz, o co chodzi. No teraz zróbmy sobie może parę takich łatwiejszych zadań, na przykład znajdź sumę 21 wyrazów ciągu takiego. Mamy ciąg taki, minus 2, mamy znaleźć minus 2 plus 1 plus 4 plus 7 plus 10 i tak dalej. I mamy znaleźć, to jest powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu wyrazów suma, a my mamy znaleźć 20. No to co sobie ustalmy sobie teraz. Moje A jest równe minus 2. Pierwszy wyraz ciągu jest równy minus 2. Jaka jest różnica między tymi wyrazami? No zobacz. Tutaj mam 1 minus minus 2 to jest 3. 4 minus 1, 3. 7 minus 4, 3. 3. OK. Czyli moja różnica między nimi jest 3. I to jest już wszystko, co potrzebuję, żeby policzyć. Bardzo proste. I mam suma 20 wyrazów tego ciągu. To jest n przez 20. N to jest 20, n przez 2. 20 przez 2 razy, otwieram sobie ten duży nawias, razy 2a, czyli razy 2 razy minus 2, dodać n minus 1, n minus 1, czyli 20 minus 1, czyli 19, razy 3, czyli 19 razy 3. To jest równe, jak to sobie trochę skrócę, 10 razy minus 4 plus 19 razy 3, i ja już sobie to wcześniej policzyłem. To jest równe 530. Suma pierwszych 20 wyrazów takiego ciągu jest równa 530. No, czy to było trudne? Nie. Prawda? Spójrzmy teraz na to trochę inaczej i jeszcze zrobimy sobie takie zadanie za chwilę bardziej życiowe, żeby pokazać, że matematyka przydaje się w życiu. Wbrew temu, co niektórzy uważają. Mamy takie zadanie. Ciąg arytmetyczny ma trzeci wyraz 0. Suma pierwszych 15 wyrazów jest 300. Jaki jest pierwszy wyraz tego ciągu i jaka jest suma pierwszych 10 wyrazów? Takie zadanie, trochę skomplikowane, o dwie rzeczy nas się pytają. Czyli co wiemy? Ciąg arytmetyczny ma trzeci wyraz 0. Napiszmy to. U3 jest równa 0. To mam. I suma pierwszych 15 wyrazów jest równa 300. Napiszmy. Suma 15 wyrazów jest równa 300. Mamy policzyć. To mamy dane. Szukane mamy A. Ile jest? Czyli pierwszy wyraz ciągu. U1. I suma pierwszych 10 wyrazów, czyli S10 jest równa ile? No to już nie jest takie proste, intuicyjne. Nie możemy sobie tego jakoś obejść. Tu musimy skorzystać z tego wzoru, który właśnie sobie wprowadziliśmy. Czyli tak. Musimy policzyć A i D, żeby znaleźć tę sumę. No a A samo w sobie jest tutaj szukaną. No to sobie rozpiszmy. Czym jest nasze U3? U3 to jest A plus
n minus 1, czyli w tym przypadku 3 minus 1, czyli 2d. A plus 2d to jest moje u3. I ono się równa 0. Oprócz tego, no to jest za mało, żeby policzyć a i d. To jest za mało, żeby policzyć a i d. No ale mam jeszcze drugą informację, że s15 równa się 300. A czym jest s15? To jest tak, zgodnie z naszym wzorem, 15 przez 2 razy 2a plus n minus 1d, czyli 14d plus 14d minus 300 było w poleceniu, przepraszam, równa się minus 300. Minus 300 jest w tym ciągu, bo on jest malejący. I teraz tak, co sobie teraz robimy? Z tego muszę to trochę uprościć, tutaj się nam dwójka z tym skróci i z 14 się skróci. Więc będę miał, że z tego jeszcze raz, że 15a plus 15 razy 7 to będzie 105, 105d plus 105d jest równe minus 300. Jeżeli to sobie teraz podzielę, ładnie się podzieli przez 15, to wychodzę na to, że a plus 7d jest równe minus 20. I to jest jakby moje drugie równanie, czyli to i to. Muszę sobie z tego zrobić układ i z tego bezproblemowo policzę a i d. No więc co zrobię? Zrobię sobie ten na minusie. Mam taki układ, minus a minus 2d równa się 0. Teraz ten jest równy a plus 7d równa się minus 20. Jeżeli jeden do drugiego w tej chwili, znaczy jeden do drugiego dodam, tutaj mam minus 20, tutaj a się nam skracają, 7 plus minus 2 to jest 5d, więc d jest równe minus 4, jak widzisz ciąg jest malejący, z różnicą minus 4. Żeby policzyć sobie w tej chwili a, no to włożę je sobie do tego pierwszego, najłatwiej będzie. Pierwsze było oryginalnie a plus 2d, czyli a plus 2d równa się 0, przy czym d jest równe minus 4. A minus 4 razy 2 to jest minus 8, minus 8 równa się 0, z tego wynika, że a jest równe 8. Więc już mam jakby pierwszą część zadania zrobioną, że a jest równe 8, to miałem policzyć i mam jeszcze policzyć sumę 10 pierwszych wyrazów tego ciągu. No to przystępuję od razu do liczenia. To jest n przez 2, czyli 10 drugich razy 2a. 2a to jest 2 razy 8. 2 razy 8 plus n minus 1, czyli plus 9 razy minus 4. Minus 4, tak? I teraz powymnażam to sobie, wyprowadzę do ładniejszej postaci. To będzie 5 razy, to jest 16. 9 razy minus 4 to jest minus 36, więc tutaj zostanie po prostu 20 z tego zostanie. Już nie będę pisał nawiasu. 16 minus 36 to jest 20, więc to jest 5 razy 20 i minus 20, czyli jednak nawias się przyda. Minus 20, bo tu minus 36, z tego mam 16. 16 minus 36 jest minus 20. 5 razy minus 20, minus 100. Suma pierwszych 10 wyrazów jest minus 100 w tym ciągu. I jeszcze ostatnie zadanie zrobimy takie życiowe, ono też będzie trochę od drugiej strony, tak jak robiliśmy ostatnio. I teraz mamy biznes sprzedający komputery. Mamy jakąś firmę produkującą komputery domowe. I przewidują, że wyprodukują 20 komputerów w ciągu pierwszego miesiąca, 23 komputery w ciągu drugiego miesiąca, 26 w ciągu trzeciego i tak dalej w ciągu arytmetycznym. Postęp arytmetyczny mają w produkcji komputerów. I zastanawiają się, ile miesięcy musi upłynąć, zanim ich firma wyprodukuje ich tysięczny komputer. No, czyli wiemy, że oni mają tutaj ciąg, utworzony ciąg. UN, może inaczej. Ten ciąg wygląda w ten sposób, że mamy U1, czyli nasze A, plus 3, plus n minus 1d, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, już napiszmy sobie to ogólnie, 20 plus n minus 1 razy 3. Dlatego, że spodziewałem się wzrostu o 3 w każdym kolejnym miesiącu.
No, czyli on będzie wyglądał tak. Na początku w pierwszym miesiącu wyprodukują 20, a potem wyprodukują w drugim miesiącu wyprodukują 23, potem wyprodukują 26 i tak dalej. Tyle będą produkować w każdym miesiącu nowych komputerów, czyli powiedzmy w styczniu produkują 20, w lutym 23, w marcu 26. Więc o tyle jakby wzrasta liczba całkowita wyprodukowanych komputerów. A my szukamy, ile miesięcy musi upłynąć, żeby wyprodukować 1000 komputer. Więc chciałbym znać sumę tego ciągu, kiedy ta suma będzie równa 1000. Kiedy wyprodukujemy 1000 komputerów, ile miesięcy musi minąć. Więc muszę policzyć sumę wyrazów w tym ciągu. No ale nie wiem ile właśnie i to n będzie tutaj moją niewiadomą. To jest moja liczba miesięcy, która musi upłynąć, żeby ten tysięczny komputer wyprodukować, więc s do n, s suma n wyrazów tego ciągu ma być równa 1000. No a s do n to jest wciąż, zgodnie ze wzorem, n przez 2 razy 2a, moje a to jest 20, więc to będzie 40. Sy floresy wyszły. 40 plus n minus 1, n minus 1 razy 3, bo 3 to jest moja różnica. Tak, w ten sposób to wygląda, w ten sposób można łatwo to policzyć. Teraz tutaj co mogę zrobić? Mogę jeszcze zrobić, że to jest 3n minus 3, czyli uprościć sobie trochę to równanie, czyli mam n2 razy 40 minus 3 to jest 37, czyli mam 3n plus 37. Tak po prostu sobie tutaj to wymnożyłem w środku. No i teraz pomnożę, może tak, inaczej, przyrównam to do 1000, bo wiem, że to ma być równe 1000. To jest moja suma. Suma wyrazów tego ciągu ma być równa 1000, czyli ilość tych wyprodukowanych komputerów przez tę firmę. No i teraz, żeby uprościć sobie zadanie, ja nie lubię ułamków, mnożę sobie to wszystko przez 2. To usunę tutaj to równa się, żeby nie było, bądźmy prawidłowi, tak? Do bólu. Więc mam n razy 3n plus 37 równa się 2000. Zlikwidowałem sobie po prostu ten ułamek, bo ja nie lubię mieć ułamków. I teraz tak. Wymnażam to sobie wszystko. 3n kwadrat plus 37n minus 2000 równa się 0. Co tutaj robię? Tutaj mam po prostu trójmiar kwadratowy. Liczę to pamiętasz na pewno bardzo dobrze, jak to się liczy. No najszybciej po prostu będzie nam policzyć tutaj deltę z tego. Więc liczę delta. Delta jest równa 37 kwadrat minus 4 razy 3 razy minus 2000. Teraz sprawdźmy ile to będzie dokładnie. To będzie 4 razy 3 razy 2000, z tym, że to jest na minusie, bo to było ujemne, minus 24 tysiące. No a tu jest minus i minus, czyli to będzie ostatecznie plus. Zaraz to sobie zapamiętuję, może jeszcze inaczej, napiszmy, że to jest 37 kwadrat. Z tego mam plus 24 tysiące, plus 24 tysiące. Teraz mam 37 do kwadratu, to jest tyle, plus 24 tysiące, to jest 25 369. 25 369, tyle jest moja delta, więc pierwiastek z delty jest równy ile? Sprawdźmy. Pierwiastek z delty jest tu. Pierwiastkiem będzie w przybliżeniu 159,28 powiedzmy. 159,28 i liczę sobie moje n. N pierwsze może być minus b, czyli minus 37. Minus pierwiastek ze 159,28 podzielone przez 2a, czyli podzielone przez 6, a n drugie będzie równe minus 37 plus plus tu już bez pierwiastka
bo ja już policzyłem pierwszy raz tych delta. Przepraszam, przepraszam. Minus 159,28. A tu jest 37 plus 159,28 przecinki. Dzielone na 6. No i to są moje dwa n. Policzmy sobie. Najpierw liczę pierwsze n. Czyli mam tak. Minus 37. Mam 37. Minus 37. Minus 159,28. Podzielić na 6. Czyli moje pierwsze n jest równe minus 32,7 w zaokrągleniu, to jest pierwsze n, a drugie n jest równe, zobaczmy ile, drugie n jest równe 37, minus 37 plus 159,28. To sobie dzielę przez 6 i mam 20,38. I co teraz jest ważne? Spójrz, właściwie tego nie podkreślam, bo n1 jest na minusie, a nie może nam wyjść ujemna liczba miesięcy, więc to rozwiązanie nie należy. Tego w ogóle nie uwzględniamy, ale to jest bardzo ładne. I to mi się podoba i to bierzemy. To jest odpowiedź. 20,38 miesiąca musi upłynąć, żeby wyprodukowali swój tysięczny komputer. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić, ile musi pełnych miesięcy upłynąć, zanim wyprodukują swój tysięczny komputer, to wtedy n jest równe 21. Zauważ, bo po 20,38 miesięcy oni podczas 20 miesiąca wyprodukują tysięczny komputer. Czyli załóżmy, minie tam rok bez 4 miesięcy, czyli tam grudzień, listopad, październik, wrzesień, tak? To chyba będzie wrzesień. Nie chcę teraz głupio wyjść. Załóżmy, w połowie września, zaczynając od stycznia, we wrześniu następnego roku wyprodukują swój tysięczny komputer, z tym, że musi, jeżeli byśmy podliczali to po każdym miesiącu byśmy robili bilans wyprodukowanych komputerów, to przekroczymy 1000 dopiero po 21 miesiącach, tak? Jeżeli zobaczysz, podstawię sobie tutaj do naszego wzoru, zróbmy to, to wtedy, jeżeli bym wziął 20,38 miesiąca, podstawy do tego wzoru, to będę miał 20,38, podzielę to na 2, to jest równe tyle, razy 40, tutaj powinien się znaleźć gdzieś nawias, tutaj mamy nawias, razy 40, dodać, n-1 to jest moje 20,38 minus 1, czyli po prostu 19,38 razy 3. Zamykam nawias, tak? To jest to. I to jest równe 1000,04666. Więc to jest trochę ponad to, co miało nam wyjść, dlatego że to jest równo w tym miejscu, równo tutaj. Czyli no dobrze policzyliśmy, dlatego że to jest zaokrąglone. Ale n to jest wyraz ciągu, więc jeżeli byśmy to liczyli po 20 miesiącach, jak widzisz, to po prostu udowodniło, że dobrze policzyliśmy, tak? Podstawiłem to 20,38, czyli równo. Ale jakbyśmy mieli zadeklarować, czyli po 20 miesiącu nie będzie jeszcze 1000 komputerów, bo to będzie dopiero 10 razy 40 plus n-1, czyli plus 40 plus 9, nie 9, tylko 19. Plus 19 razy 3, po 20 miesiącach wyprodukują dopiero 970 komputerów. Czyli wciąż nie. Czyli po sierpniu jeszcze nie. Ale już po wrześniu tak będzie, bo 21 na 2 razy 40 plus 20 razy 3 to jest już 1050 komputerów, więc we wrześniu stuknie im 1000, gdzieś w połowie września powiedzmy, trochę wcześniej niż w połowie, bo 38 to jest trochę mniej niż połowa. I wtedy dopiero będą mieli tysięczny komputer. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.